ciekawe kogo. No, zobaczymy. Ciekawe. A ja rzucam się tym razem. Cze! I mogę rzucić tu. Gramy na wszystkie. Jedna karta, albo tu. Też jedna karta. No dobra, idziemy dalej, YOLO. Dobra, losu. O kurwa. Księga Dabys nie może posiadać dobry poszukiwacz. A, dobrze się składa. Dodaję 2 punkty do twojej mocy. No, przyda się. Podczas swojej tury możesz odrzucić jednego przyjaciela, bo trzymać jedno zaklęcie. Aha, okej. No dobra, kumam. Dobre. No, nawet może nie takie... Może nie będziesz miał przyjaciół. Może i nie będę potężny. Miał przyjaciół, ale za to jestem potężnym zabójcą, który włada magią. A teraz, nasz ulubiony bohater Kalipso, nie da się oddać, zaraz wraca. A kamery tam. Potężny elf. Od lasu do puszczy. No to idź tam, gdzie kartę losujesz, no. Jak najdalej od nas. Ogr! Znowu na łeb dostaję, coś czuję. Dobra, teraz go pokonam, uwierz się. Dawaj, rzucaj jeden. Nie, teraz patrz. Możesz się wymknąć. Niby mogę, ale ja czuję, że mu na jebie. Walcz. Ojojoj. Ojojojoj. Chyba. No, remis. Możesz przerzucić, pokonasz go. A jest wtedy. Przerzuć, przerzuć. A, dobra, czekaj. Raz. Kurwa, tak to mogę tylko ja trafić. Teraz będzie chyba kolejny dead. Najwyższa pora. Super potężny elf. Jednak mogłem się wypchnąć. No, ghoul używa pochodni, że to 2 kośćmi. Dobra, jak tam wam idzie? Ej, a w ogóle na czym polega pokonanie tego głównego bossa w tym podziemiu? Jak to on ma 12 życia, 12 siły, 12 mocy. A, czyli mocą też można go teoretycznie atakować, tak? Na szybkości. No to silny jest. A co daje go pokonanie, jak to było? Ale... Aha. Jeśli go pokonasz, trzymujesz skarb, poza tym nieważne, czy go pokonasz, czy nie, rzucasz kością, żeby coś tam sprawdzić, gdzie wylądujesz, jakoś tak to było. A, ale coś dostajesz? Nie... Skarb jakiś dostajesz, tak? Jakiś legendary item? Coś takiego? Tak. Kurwa, to... Bloody ma najłatwiej, bo wtedy... Znaczy jest tą... No tak, tylko że ja w ogóle siły nie mam, co nie? Przyjaciel! No, tak, tylko chodzi o to, że on wtedy nie rzuca kostką, jak ty masz tą umiejętność swoją i walczysz na siłę. Ale nie mogę na moc tak w ten sposób zrobić, tak mi się wydaje chyba. No tak, ale jeśli chodzi o to, że tam wyrzucisz 8 więcej ataku będziesz miał niż on... Krąg przywołam, co dajesz? Przesunąć najbliższego wroga w podziemie. Jeśli dwóch lub więcej wrogów znajduje się sam, ty bierzesz, którego spotka. Jeśli podziemie jak nie ma wroga, wrócę 2 karty. Wrogowie muszą wystąpić wszystkie inne karty. Są... No to przecież to easy, przecież najbliższy wrog to jest jakiś kurde moc coś to, a nie siła 6. No to tak easy. To ty go robisz na tracacaca. Jeszcze masz ten, gobliny gówno, no kurwa, Tomek, sekretne uderzenie dawaj, uderzenie. O kurwa, jaki Tomek jest teraz zabijako, o kurwa, jak mu spierdziel spuścił, o kurwa, Tomek, no co jak co, ale nie spodziewałem się, Tomek, że będziesz takim wojownikiem, no, niby ninja, niby taki ninja, a jednak zabijaka. A jak masz? No jeden punkt stracisz, więc w sumie warfare. Jeden punkt. No opłaca się, opłaca się, opłaca się, teraz tak. Ja pierdziel, jaki motherfucker, nie wierzę, Tomek. O, jestem piratem! Piratem jesteś! A co robi pirat? Jak jesteś piratem, możesz wszystkie postacie, które są opisane jako nieznajome, czyli na przykład uzdrowiciel, co tu leży, możesz go sobie wziąć, zaimponować mu, zabrać go do gospody i sprzedać za golda. Ale możesz podczas walki, możesz odrzucić zwerbowanego. Możesz go użyć podczas walki, możesz go użyć na za plus 3 do siły bodajże. Tylko, że on po tej walce znika, nie? Nice. No. Znaczy uzdrowiciela i tak szkoda. Ej, jeszcze ma fajne, możesz odrzucić jednego zwerbowanego nieznajomego, aby zapobiec utracie jednego punktu życia po przegranej walce. O, to mi się No to teraz jesteś pirat, jakich mało, Krzysiu. Tylko, że piratem trzeba zbierać wszystkie karty nieznajomych, nie? I wtedy masz S. Tak. No tylko uzdrowiciela nie warto. Jeden. Smok. O, nie, na smoka nie idź, Krzysiu, nie wygrasz z nim, jest zbyt potężny. No idź na tam drugie pole, wylosuj sobie kartę, o, tutaj. Smok. O kurwa, og, dobra, i może dasz radę pokonać go. Masz szansę, bo jest dosyć wyrównanie. Masz więcej losów na przerzut, więc w razie czego możesz przerzucić. Ale zawsze może jeden rzucić, spokojnie. Jeden. Dwa. No, wiesz co? Możesz przerzucić. Nie przerzucaj, albo... nie ma szansę. Nie?
No dobra, jak uważasz? Bo mógłbyś go pokonać wtedy. Ma 50-50 szansę, ale ma 50-50 szansę. No tak, ale jakby go pokonał, jaki to byłby respekt. Jakby przegrał. No to by przegrał. To jesteś kurde taka łachmuta straszna, Baladi, widzę. Ja nie ma chmuta, tylko stratek. Zakończ turę. Już kończę, kończę. Dobra, czas najwyższy na Bladeusza. Gdzie mogę się ruszyć? Co to za karta tutaj leży? A, jakieś runiczne wrota. Ja muszę wtedy zrobić, co nie? Te runiczne wrota. Dobra, nie, cofam się, bo tu dwie karty mogę sobie wziąć, to wezmę. Co tam? Przenieś swojego poszukiwacza na wejście do podziemi lub na dowolne wrota do podziemi, następnie odrzuć kartę zapadni, okej. Okay. A drugie, strażnik grobowca. Ale on tam zostaje i nie musi. Jeśli go pokonasz, otrzymasz talizman, 3 sztuki złota. Postanie tu, okej, ciekawe, dobra. To no, napotkaj. A, czyli co, na początku się przynoszę? Tak, ta cyfra w tym kółku, co jest obok nas. Nie, no nie wierzę. To jest pierwsze. To jest pierwsze. No, tak. A co tu jest, gdzie stoimy na tym terenie? Coś tu się dzieje? Spotkaj poszukiwacza. Poczekaj, to ej, łaj, byłeś gorni. A nie, ty już nie masz tego gówna. Dobra, nie było tego. Ale możesz mu życie zabrać. Życie. Będę gorniemu zabierał? Bez sensu. No. Naszmacone szaty. Zeszmacone szaty. Nie może posiadać, by poszukiwać. Nie! Oj, oj. Wykonuje rzut kością, zapowiedź straci życie, może dodać jeden do zgrzebania na modlitwę. Kurde, nie wierzę, idealnie dla druida, ale nie mogę tego wziąć. No trudno, będę tutaj leżeć, aż jakiś dobry poszukiwacz go weźmie. Idę. Dobra, jako jedyny dobry. Jeszcze Tominator może to nosić. Jeszcze ja jestem neutralny, no. O, Karicon jak się rozbudził, idzie właśnie tam. Już biegnie. Zapierdala. Poczuł. Karicon, biegnij. Broń! O kurde, jaki zajebisty topór dostałeś. Zrób sobie tratwę. Zrób sobie tratwę i idź na środek. Już powiem w końcu. Zrób sobie tratwę i idź na środek. Będziesz mógł z łuku strzelać toporem. Kurde, ja chciałem w końcu jakąś walkę. Ja cię kręcę, chcę w końcu z kimś powalczyć w tych podziemiach. Ciągle mnie unikają potwory, chyba mnie nienawidzą. No, co robisz? Ej, ale ten pirat to jest OP w Kiga, ile on ma rzeczy? No ma, to jest taki taktyczna postać po prostu. O, Junior zrobił coś nietypowego, ulubiony przyjaciel! Wiedźma, uwielbiamy tego przyjaciela. Jeden! Chcesz coś sensownego zrobić? Gorni, no możesz, możesz iść na Króla Gobiwu. W sumie masz plus 3 z przyjaciela, nie? Więc dawaj, nawal go. Kurde, jak tylko skopiesz raz, dwa, będziesz magiem, wojownikiem. Ej, ja ci kręcę, Gorni, ile ty masz w ogóle ten? Czemu ty masz plus 3 w ogóle? Z czego to bo masz? Bo ma przyjaciela, który mu daje. I to fajny przyjaciel w sumie. Przyjaźni. Znaczy on tylko w podziemiach daje ci plus 3, poza podziemiem mi daje ci. Serio? Zakolejkowane zaklęcie miałem, serio. Zapomniałem, że to zakolejkowałem, jest. A co było to zaklęcie? O, teleportację mam. A, okej. Okay. Teraz się teleportuję na koniec. Ja się teleportuję teraz do bossa, patrzcie teraz. Ale poczekaj, pokonałeś go? Pokonałeś go? No już gościa, dobra. Idę testować bossa. Ej, Gorni, ale ty go nie pokonałeś? O co chodzi? Ja się zaklęcie mam zakolejkowane, że remis. Dwóch rzeczy, walka, bez sensu. Oczywiście walka z siłą. Że zapomniał, że mam zakolejkowany. Dobra. Pierwsze pytanie, bo rozumiem topór. Czy mogę dać mu sekretny atak? Możesz! Mogę sekretny uderzenie, ale nie mogę się wymknąć. No cóż, dawaj go na solówę! 6 do 9, więc... 6 do 9, no jest fajnie, ale... O kurde, może ci się uda! Teraz musi krytyczne pudło wlecieć. O kurde! Ale skubany, wlec, zrobił to! Pokonał! Ja cię kręcę na łatwiznie! I bosik! I on, co on teraz dostanie? Możesz sobie wybrać chyba. Ja sobie wybieram. No kurwa. Mechaniczna sowa jest spoko. Oh, fuck. A ile tutaj rzeczy, dobra, czekaj, po kolei. Kolei. Ale czekaj, mechaniczna sowa jest super. Mechaniczna sowa jest OP. Jakie mam przedmioty, bo ja chyba mam ograniczenie 4 przedmioty, a Nerf mam 2, okej. Okay. Jeśli przegrasz, jak mówię... Ja ci kręcę, jakie OP przedmioty spoko, masz. Proros. Byłoby ze mną torba, żeby mieć więcej itemów. Te itemy są dostępne tylko po pokonaniu go, tak? Nie możesz ich... Tak, jeden wybierasz. Tylko jeden. Króla Poros też tam jak spoko, to są same dobre itemy. No. Muszę tego ognia.
Czekaj, czekaj, jeśli wynik jest w... Aha, jeśli... Aha, nie, to w sumie słaba jest ta różdżka smoczego ognia. Gdzie jaka różdżka? A, bo jeszcze tutaj jest. No, to jest dosyć dużo, co nie? Nie. Eliksir życia. Tak jest, Eliksir życia może się napić za każdym, kiedy tracisz punkt życia, żyć. W sumie tak jest. Mechaniczna sowa. Zamiast poruszać się dokładnie na tyle obszarów, ile zyskałeś w rzucie za... Możesz poruszać się dowolną liczbę obszarów. To jest dobre. No ta sowa jest kozacka. Sowa jest bardzo dobra. No. Sowa jest topa. I magiczny przedmiot, znaczy ten... Księga wiedzy też jest dobra, jak grasz po zaklęciach. Kula proroc też jest kozacka. Dodatkowe zaklęcie zawsze mieć. Ale patrz na... Bezdenna torba też jest kozacka. No, bo nikt ci nie może zabrać, kurwa, przedmiotów magią. No, Aegis. Ewentualnie płaszcz piór też jest w porze, ale mechaniczna sowa jest fajniejsza. I płaszcz piór, za każdym razem, gdy wydajesz punkt losu. Myślę właśnie, bezdenna ta kula proroc też jest nawet spoko, bo pozwala ci, wiesz, z dwóch kart wybrać. No, to jest kozacka. Też to nie. Spoko, no nie? W sumie Aegis to taka tarcza na przedmioty. Też. Czy nie tarcza, tylko zbroja na przedmioty, nie? No bo to nie jest, że zabiera ci Księga wiedzy, mechaniczna, dobra, czyli sobie tak, bezdenna torba, kula proroc, mechaniczna sowa czy księga wiedzy? No musisz zdecydować, Tomek. Ja bym sowę brał. Ty decydujesz, Tomek. Ale dobra, ale czy na pewno aż tak dobra? No nie, nie, raczej to są wszystkie, to są dobre przedmioty, nie są aż tak. Wybierz coś, bo Księga wiedzy też jest dobra na ten. Dobra, Jolo, idę kulę proroc. No, w sumie kula proroc fajna jest. I teraz Myk zostaw przedmiot. A, i tu ląduje, bo oczywiście... różnica tego i tego, jak teraz Tomek już idzie, jak Tomek już idzie na finał chyba. Co nie? Jeszcze nie stracił życia, dobrze. No. To gdzie? Jak to się wygrywa tak w ogóle? Jak wejdziesz na szczyt, to wtedy zabijasz wszystkich graczy. Musisz się na środek dostać. No okej, okay, no to ale żeby się dostać na środek, musisz mieć talizman. Ale musisz mieć talizman, bo on jest kluczem jakby. Czekaj, i musisz być... I musisz być... Zostawił Bloody. I musisz być kozacko silny, bo na środku są silni potwory, co nie? Znaczy nie są aż takie silne tak nie, naprawdę. Nie, no są kozacko silne. Mówią na nie potwory, bardzo silne są. Gouropucha? A co zrobi De Krzysztof? No, możesz iść też do miasta. Tam... W którym tym miejscu zostawiłeś mi tą pelerynkę? Tam, gdzie stoję. Gdzie tam przy wodzie, okej. Okay. Tam, gdzie widzisz tego przystojnego zabójcę, to tam właśnie. To idę. A jednak chcesz walczyć z królem goblinów, Krzysiu? Trochę nietypowe, myślałem, że do miasta pójdziesz. A jednak, król goblinów okazał się silnie ciekawszą ten. No. 4. O, ładnie, nice. Zabiłeś go, no. Ajajaj. Jednak, króla goblinów masz w małym palcu, Krzysztofie. Okazało się, że jestem lepszym piratem niż wojownikiem. Trochę tak. Dobra, czas na Bladeusza. No i gdzie teraz mogę się ruszyć? Na co smoka. To jest w ogóle? Iść na smoka, Blady. Na smoka dawa. Bym poszedł, ale w sumie... Dawaj, poczekaj, jolo. Zastanówmy się, ile bym musiał wlusować. 4. Ty go nie pokonasz. Wiedź mu na ambicje. Namówiliście, idę na smoka. Dobra, ja smoka nie załatwię? Patrzcie na to, ze szczyty lowodwanie. No dobra, mogło być lepiej. Załatwić. Cicho, cichaj. Mogę, nie mogę przerzucić, mogę przerzucić. Kurwa, jednak go nie załatwię. Jebany smok. Jebaniec, zasraniec. Tak blisko, cholipka. No tracę, no już uspokój się. Chciałeś smoka w zadek dziabnąć, to ci pierdą. No niestety, no tak to jest czasami jest z tymi smokami. Oj, najpotężniejszy elf na świecie. Dawaj, no kurwa jego bać. No dobra, nie, no jak chcesz, ten, tylko że ten przed tobą ma 5 tego siły. Ja mu nie pokonam go chyba. Będzie ale ciężko. Mam no. Topór. Masz 4 siły. No, masz topór, więc możesz go z topora jebnąć. To nie, dobra, ale to muszę najpierw kliknąć kartę. Z w niego toporem. Nie, musisz tam wstać, musisz tutaj. Tam przenieść się. Masz już zaznaczone pole na żółto, teraz o, przenosisz się. Dobra, dobrze, walczymy. Walka! Musisz użyć zaznacz toporu. Topór. Zaznacz topór, o, kontynuuj.
O bogowie, walka! I teraz musisz rzucić kością. Jazda! Kurde! Możesz przerzucić jeszcze. Jeszcze rzuci jeden. O, dobra, dupa, nie ma co. O nie, poległeś! No, nie ma co, no. Całe szczęście! To była moja ulubiona przegrana. I w ten oto sposób zakończyła się elfia dominacja w Starym Świecie. Tak, słyszałem o elfie i dominacji. No. No cóż, jak to się mówi, nie byłeś najlepszym. Nie byłeś najlepszym elfem Kaligoda. Tak właśnie wymarły elfy. Co zrobi Junior? Junior! Chce zostać. Kim on chce stać się? Jednak chce się stać. Ja cię kręcę, jaki farciarz. Ja cię kręcę, jakie zwycięstwo. I wiedźma out. No tam tylko ten emerytal leży, tak? Tak. Emeryt bierze emeryta, będziecie się kurwa pod rączki prowadzić? Dobra, zobaczymy. Iść na pierdol, bo ta, nie, on chce emerytę ci podjebać, no. Taki z emerytem. Jeszcze trzy sztuki złota chyba. Z emeryta ci podjebać, tak jest z niego, patrz jaki z niego. Jak podjebał emeryta, co nie? Emeryt dla czarodzieja jest dobry. No bo jest mega, bo dodaje mu do mocy, co nie? No nie, super potężny dominator. Ja cię kręcę, dominator leci już na finał karty, chyba. Tu mamy trzy karty, dobra, idziemy na oazę. Dawaj do doliny, po trzy. O, smok! O, i miejsce. To też radę na spokojnie. Mogę jeszcze raz po ziemi bić. No, ale... Idę napierdolić bossowi jeszcze raz. No, ale smok, spokojnie pokonasz smoka, bo masz ten ukrad... Nie mogę mu dać sekretnego, nie, właśnie, bo nie mogę jeść. Masz, możesz, przecież ty atakujesz. No to kurde, ty smoka raz to robisz... Właśnie Tomek, a ty tak narzekałeś na tego ninja, to jest bardzo dobra postać tak naprawdę. No, chyba, że rzucę jeden. No dobra, ale masz przerzut jeszcze. Oho! On ci 6. Nie, no nadal możesz to wygrać, tak, masz... Dawaj przerzut. Masz... musisz 4 wylosować po prostu. No i widzisz? Aha. Łatwo. Easy. A taki negatywnie nastawiony byłeś do smoków, co nie? A jednak... Dobra, wbijam do podziemi. No to wbijaj. No, ale najpierw sobie zmienię siłę. Skubany, jaki potężny. I co, wbiłeś do tych podziemi? Chyba nie. W następnej turze. A, kumam. Kim będę teraz? No, wszystko się teraz okaże. Uzdrowiciel? Co tak, to jest, jeżeli masz mniej niż swoje bazowe życie, to cię leczy max do 2 z Afriko. A to nie. A tutaj to... możesz dodatkową turę mieć, także... No i teraz musisz rzucić kością i sro, otrzymuje zaklęcie. Ale nie możesz mieć zaklęć. Jestem zbyt głupi. No niestety. Co prawda, to prawda. Ej, a ta moc ma kontynuuj. Trofeum zostaje na koniec? Czy możesz, no możesz użyć losu, Krzysiu. Nie, to dupa. Nie wierzę w moje szczęście. Dokładnie, sens. Talizman to jest życie, co nie? No właśnie. Mówiłeś, Kari, co? Dobra, dobra, zobaczmy co ciekawego. Trofea dają na koniec. Dobra, co tam stoi? Za trofea, pokaż mi to. Jak masz co to jest? Punktów mocy albo widmowa siły z pantera? To dobrze na widzę. Jeden punkt dla siebie. A, okay. Dobra, ja nie pokonam widmowej pantery? Ja nie pokonam? Czy ktoś mi powiedział, że nie pokonam? Widmuj z nią. Patrzcie na to, ja nie pokonam widmowej pantery? No to sru. Kur... A nie, dobra. O nie, to nie, nie tak dobra w sumie. O kurwa, dobra, jednak nie jest tak kolorowa, jak początkowo się wydawało, że jest. Dawaj, nie jeszcze zawsze lepiej go. Spróbujemy, ale nadal jest mała szansa. O kurwa, załatwiłem gnoja, yes! Nie. No nie. Nie wierzę, ale fart. Wow! Ale rozjuszenie aż się zrobiło, co nie? Nie, bo to jest umiejętność Bladeusza. No. Co ja teraz robię? Proszę, zagrałeś się do ten smoka, zbudziłeś ty, jeśli ją zabijesz, słupisz jej skarb, rzuć jedną kością, otrzymujesz tyle sztuk złota. O kurwa, ale zajebiste. 2 sztuki złota! Raz, dwa poproszę. 2 złote. O, jeszcze te, z tym byczkiem muszę pokonać, dobra. O kurwa, ale jestem zajebistym zabijaką. Jak cię... Kurwa! No, załatwiłem panterę. Kurwa, ale teraz... No, ale teraz to żem zrobił. Poczekajcie, bo ja muszę to przekminić teraz sobie. Poczekaj, ile tu mam? Nie warto ci zamienić. A, tego nie mogę. Nie, poczekaj. Ile mam? Kurwa, jak to przerzucić? A, widzę. Musisz mieć 7, nie warto. 5, 4 mam.
Znaczy może tego smoga wymienić, to jeden punkt straci, ale może, no nie? Ale to wiesz, znajdzie jeszcze jedną kartę i może 13. Dwa punkty. No tak, ale wiesz. No ale poczekaj, bo to razem to jest 13, co nie? A to nie wiadomo, czy znajdę kartę o wartości 1. Nie, ja smoka wymienię sobie, przyda mi się siła akurat. No, ale zawsze lepiej stracić 1 punkt, a jak tam chcesz? No, ja decyduję, a tu jest 9, no to się nie opłaca. Ja decyduję. No niech decyduje, tylko potem no. Jak ten jeden punkt siły zabraknie, to będzie trudno, płacz. To będę płakał wtedy. Płacz i zgrzytać. No. Kaligoda wojownik. No, wojownik. Kurwa. No, ładnie, Karitson, ładnie. Ten wojownik robił, nie czytałem. O, no możesz to... używać dwóch broni i jak walczysz na siłę, to rzucasz dwoma kośćmi i wybierać lepszy rezultat. No, no dwóch broni naraz. No, no, to jest dobra postać. No niestety Krzysiu nie rozegrał z tego wojownika za dobrze, ale może ty go będziesz lepszym wojownikiem. No, będziesz lepszym wojownikiem. No. Czekaj, czy odwiedzać tego? Nie, chyba nie opłacam się odwiedzać. No zobacz co tam jest, co nie? Musisz zobaczyć co tam jest. Możesz miasto odwiedzić, w mieście też są fajne rzeczy. W tym mieście po lewo, miasto, do zobacz. Do miasta nie iść, bo cię zamieni w ropuchę. No jeśli będziesz miał pecha, no ale jakie jest szanse, że będziesz miał pecha? Zostań podziemny. A jedynkę wojownikiem. Muszę rzucić, nie? Często no. Zostam jedynkę. No, a 4-5, zobacz, 4-5, jakie fajne rzeczy się dostaje, kurwa. No. Czekaj, ostatni raz spojrzę. Znaleźć normalny, jesteś zły. A co jestem? Jestem dobry? Nie, jestem neutralny. Tak, neutralny jesteś. Dobra, biblioteka. Ogólnie jak już jesteś dobry albo zły, to raczej neutralnym nie możesz chyba zostać. Chyba, że w jakimś dodatku miasto jest. Może, miasto dodaje, że możesz być neutralny. W jednym miejscu. Dobra, idę do tego miasta. Że, to będzie, to będzie. Dodatek miasto. Dobra, co dawaj, rzucaj. O, co może się stać? Go no. Jeden. Nie, lepiej! Przerzuć! Nawet nie ma punktu mocy, który... No i łatwo! Widzisz? O, nice. Ale tak, zaklęć nie może używać. Ale nie może używać zaklęć, no trudno! Karigoda, nie słuchaj się Bladeusza, bo on pierdoli głupoty. Nieprawda, i pierdolę, poradzę mu. No. To są porady. To są porady. Porady, jak mu przejebać grę. Nie wracam. Przepraszam bardzo, jeszcze ani razu mu gry nie przejebałem. Najsłabszej postaci wypadajesz? Po prostu ten. Nie przemyślał zarządzania elfem. Pasywne zaklęcie to po prostu tylko wiesz. Losuję te zaklęcia, żeby wiesz. Co to za zaklęcie zostało rzucone? Że co, że nie może nikt na ciebie rzucić zaklęcia? To było to? Znaczy, nikt nie może rzucać zaklęcia. O kurwa, ale potężne zaklęcia. Ja nie mam informacji, że nie mogę używać. Że po lewej na dole masz. No na spokojnie, Gorni, Boże, ty przestań się znęcać nad nami. Gorni znowu wygrywa, ja nie wiem o co chodzi. No nie, tylko nie czerw. Gigantyczny czerw, więc szanuj go trochę. No. Masz radę, poddaj się od razu. Ale cię skopał. A nie, ma duży modyfikator dosyć. Zobaczymy, co czerw na to. A czerw na to jak na lato. Remis. Dawaj, pokonaj go. No ja nie. No niestety. Przegrałeś z gigantycznym czerwem. Jak tak mogłeś? Kto z czerwem wojuje, ten od czerwa ginie. No i teraz najpotężniejszy. Dobra. Idziemy z powrotem do jaskini. Ooo, Tomek! Nie! Tomek szaty. Nie wierzę. No. Tylko takie mam pancerze, ale okej. Ale i tak masz zajebisty płaszczyk, więc jesteś ninją w zajebistym płaszczyku, przemyśl to. Dobra, Krzysiu. Co zrobi Krzysztofiek? 6. Co zrobisz, Krzysztofie, z tą szóstką ci darowaną? No, wybierz sobie. Możesz iść do lasu, do tunelu, albo do strażnicy. W lesie dupa. W gospodzie coś ciekawego. Nic ciekawego. A nie, to korytarz. Czyli do korytarza. Złośliwy skrzat. Zanim wdasz się z nim w walkę psychiczną, skrzat teleportuje jeden z twoich przedmiotów wybrany losowo na obszar odległego o jeden rzut kością. O kurde, ale na szczęście nie mam przedmiotów. Na szczęście, ale mało brakowało, co nie?
O bogowie, walka! Walka! O nie! Dwa... Jeden! Przerzut. No, w sumie go pokonasz chyba, jak dobrze rzucisz, no. Tak, ładnie. Ładnie, pokonałeś typiarza, jesteś czarodziejem tym. Potężnym piratem czarodziejem. Tak, dokładnie. Bambosa. Tak cię nazywali. Pirat czarodziej. Dobra, co ja tu mogę zrobić? Sześć. I ćwierć delfin. Ostatnio nie pokonałem smoka, ale przyszedłem po zemstę. Tym razem cię będę miał, smoku. Dobra, muszę się zemścić. Ostatnio go nie pokonałem. Teraz. Mamy jeszcze letomanko. Motherfucka! Łatwo ze smokiem. Tak to się robi. Uhu! Nie będzie mi smok pluł w twarz, jak to się mówi. No. Króciutko ze smokiem. Wyjaśniłem typiarza. Ej, w ogóle czemu? Ej, what the? Czemu ja miałem 7... tego, 7 czarnej magii, a teraz nie mam, o co chodzi? Bo znak nie może, nie wliczę ci teraz tych magicznych przedmiotów, jakie posiadasz. A bo one tylko w podziemiach działają? Nie, przez zaklęcie moje nie działają przed magicznych przedmiotów. Dlatego, a jak długo trwa twoje zaklęcie? Do mojej tury. A, kumam, dobra. Już się przestraszyłem, że coś się zrąbało. Spróbuję. Dwa. Zabędziłeś tak z całą turę. Widzę, że nagramie nie Harrison umysłu. Trochę inną taktykę przyjął co do reszty. Niby Kaligoda gra wojownikiem, ale nadal jest elfem. W głębi duszy to nadal elf. Idziesz się pomodlić? Nie. Elf i wojownik. Idziesz odzyskać losy, okej. Okay. Poszedł odzyskać losy. Skubany. Inteligentny bym nawet rzekł. Podejrzanie. Niczym łosoś. No. Inteligentny. Potężny niczym łosoś. O. Ten, co niszczy karty. Kurde, jaki potężny zaklęcio umie man. Ja. Rzuca zaklęciak popierdolony na prawo i lewo. The Master TV, no dziękuję za subskrypcję, GG Czaciksy. No, witam nowego subskrybenta. No to... Sorry, że tak za opóźnienie mówię, ale jestem pochłonięty grą, ale dziękuję ci cieplutko, piąteczka dla ciebie. Tak. Patrzcie jak się rusza, on leci na bossa, niedobrze. Wie, że go może go pokonać w każdej chwili, szkatułka. No. Dobra, unboxing. Co może się nie udać w tym prostym rzucie, co nie? Gaz usypiający! Idealnie, Gorni! Trochę wygranko, bym powiedział. A Zera dostała po łapach. Dokładnie. Dobra, wbijamy, idziemy napierdolić bossa jeszcze raz. Tak chyba jest, Tomek, właśnie. Możesz kilka razy go napierdolić? Tak, no tak, dostaję wtedy itemki znowu. A. Siła 6, co to, boże, przecież Tomek dla Tomka to jest... To mówić, to jest, użyj karty, ja muszę ją używać, kurde, jest bez sensu. A. Jakby nie ma tego, a i mimik, i teraz kim chcę walczyć, z mimikiem, czy z potworem, jaskim wędworem? Mimik. Nie, jak uważasz, Tomek, obaj są dla, na twojej ten mimik jest pyknięcie. Ciężki, bo on posiada taką siłę jako, jak ty. Aha, no dobra. W sumie taki sobowtór, nie? Ale dostajesz jeden siły pewne. Wcale to nie pogania, jeśli go poganie rzuci jeden kościem, jeśli wypadnie jeden, dwa, uwaga, to zregeneruje swoje... Aha, no to nie. Mimik. To mimik zawsze posiada taką samą całkowitą siłę jak jego przeciwnik, wliczając to premię, aha. Czyli też 6. No. Tak, ale jeśli jak go pokonasz, trzymać jeden punkt siły, nie możesz jednak zatrzymać tej karty jak... Aha, pozostaje do powietrza, go nie pokona. Ale darmowy punkt siły. No. Walcz. No. Nie lepszy, no. Bogowie, walka! Nie, czekaj, nie, okej. Okay. Bo ja chcę tą wyrzucić, okej. Okay. Kontynuuj. Napotkaj. Oczywiście używaj toporu. Pogromcy goblinów. Chociaż i tak dostajesz... Pa, sekretne uderzenie. Sekretne uderzenie. Nie, no nie wierzę. Niby mimik, a nie do końca. O! No, ale trochę lepiej rzuci, nie, no. Najgorzej. Czekaj, służbnica dwu, nie, no rzuć ponownie. No. No, i go skopał mu dupę. Jednak Tomek jest zbyt potężny, chyba ninją wygra tym razem ten pojedynek, coś tak czuję. Może to wygrać. Spokojnie, spokojnie, ja już się zbliżam do potęgi. Tak, ty tak, Harrison, ty tak. No, dopóki nie uda mi się pokonać pana ciemności. Albo strażnica. Zaatakuję was zaraz z zaskoczenia.
Muszę pokonać pana ciemności, to wtedy mam szansę na wygraną. Nie przechwalaj się tak, górnie. Cokolwiek by go pokonał, to i tak ma szansę na wygraną. Mroczny akolita. O kurde, ten kolos bitewny brzmi zachęcająco. Ale można mu się wymknąć. A, możesz mu się z nim wymknąć, no. To luz, to się wymknij z jemu ja. Jak król się wymknij, wymknij się. Po prostu się wymknąć, ale i tak walczysz. Ale z tego to pokona jaskiniowego goblina, to ten, każdy ten pokona, proszę cię, onek. Jaskiniowy gnojek. No, jaskiniowy gnojek, co to było w ogóle ten, do powiedzenia? Elo, elo, The Master TV. O, moc. Trochę wyrównane, co nie? Ale ładnie go rzutłeś, no. A on dużo gorzej. Easy. Jak ty jesteś najlepszym piratem chyba, Krzysiu, no. Jestem potężny niczym pirat. Jesteś potężny piratem. Jeszcze powiedz Arr. No tego to nie umiem. Jak to się przerzucało? Musisz zaznaczyć, co chcesz. Zaznaczyć króla goblinów jaskiniowego. O, i zaznacz się tego i ty już wymień, nie, już wymień, bo już jest 7. I pasuje ci idealnie, no. O, jestem. Jaka siła, kurwa. Ty to jak jedno... Wiedźmin, wymieniasz trofea, tylko dostajesz siły zamiast golda, nie? Dobra, zobaczmy, gdzie mogę się ruszyć. Z powrotem do jaskini. W sumie trochę kusi. Dobra. Czemu nie w sumie? Dawno tu nie byłem. Kurde, o! Tylko co? Tylko sztuki złota? Ile ty złota dostaniesz z tym jeszcze? No, masakra. 10 no, sztuk ej, złota. A tak się gości. Do sklepu, gdzie jest sklep? Gdzie jest sklep? W mieście. Pełnię zbroję. W wiosce też jest sklep. Tylko nie wydawaj wszystkiego. Czekaj, miasto rzucia. Tu jest. Nie, wiosce jest tylko. No, gospoda, wiosce. Tylko tu jest, w wiosce. A co? Tylko też te pierdoły można kupić. No, tak, można pójść na upartego, no pójdę, no bo co mam lepszego. A gdzie można muła kupić? Można gdzieś muła kupić na przykład? Tak. Ej, właśnie, a zbroja liczy się do itemów, ile jakie mogę nosić, czy jak to wygląda? Tak. No to trochę lipa, bo będę musiał coś wypierdolić chyba, no trudno. Dobra, Jorni traci turę. Gorni. Idealnie. No tak czasem bywa, co nie? Dobra, idziemy głębiej. Tomkowi mało, on idzie dalej walczyć. Dobra, co my tu mamy? Kale kamień, magiczny przedmiot. A i tak w sumie, bo to naprawdę ja zawsze używam karty proroka, czy tam kule proros, czy to. O, i teraz patrzymy, co jest lepsze. Jeśli posiadasz 2 lub więcej punktów życia podczas swojej tury, możesz stać 1 punkt życia, by rzucić kością. A to tu lipny jest ten krawy kamień. No bo to jest krawy kamień, jak sama nazwa wskazuje, co nie? 5-6 to daje ci w ten zaklęcie takich z lepszych. A sekretne przejście? No widzisz, może się teleportować do różnych rzeczy. Wejście do biblioteka, cela, kuchnia, skarbiec. A okej, okay, no dobra. To. A skarbiec to nie jest tam, gdzie boss? Tak, skarbiec jest tam, gdzie boss. No to wiesz, od razu idziemy na bossa. Rzucam 6 i idziemy na bossa, nie? No, 2. No niestety. Prawie. No, było blisko do mnie. Strażnik. No, ale co to dla niego? Przecież on ma sekretne pierdolnięcie, no. Jeszcze 5. Patrz jak umiarzy. No dawaj, spróbuj. Ja cię kręcę, no nie wierzę jak Tomek robi tu nawet każdego jak chce. No nawet nie się nie zapnął, co nie? Nawet się nie zestresował. Ty. No. Nie, dobra. No nie wierzę jaki potężny Tomek jest potężny. Najpotężniejszy to jest Tomek i Gorni chyba. To jest dwóch najpotężniejszych graczy. To rycerz śmieci. Nie, ja jestem potężny. Przegrywam z przeciwnikami, co mają siłę 5. No dobra, ale w mocy to jesteś jak król jakiś. A tutaj? Tutaj idź od razu, pójdź tu, rzuć 6 i idź na bossa od razu. Ale on nie może pokonać bossa. Oj tam, za radę. Może, nie może. No. Idę. 1, wejście do podziemi. Idealnie. On po tak jak planował. Ogólnie, przyjaciel.
Jeśli zapłacisz mu jedną sztukę, górnik podniesie za ciebie 4 dodatkowe przedmioty. Jeśli mu zapłacisz, odejdzie na 100 O nie, jaka zajebista karta! No, no dobra, muł taki. No, ja cię kręcę, farciarz życia po prostu. Płacę. No. Poza tym ja mogę handlować przyjaciółmi. Ja cię kręcę, chyba nieznajomymi. Ale to chyba musiałeś go... Jaki farciarz życia! Go czarować, no nie? Dobra, zobaczmy, gdzie mogę. Tu mogę pójść. Wlosuj 2 karty. A, dobra. Jeszcze zanim pójdziemy do sklepu, to 2 karty zawsze... O, siła 2 i moc 6. No, są w zasięgu mojej mocy. Napotkaj. No dobra, napotykam go. O ty, taki jesteś silny. I myk, potajemne zasztyletowanie. Było ciężko. O, z tym będzie już wyzwanko leciutkie. Nie ze mną dzisiaj te numery. Łatwo! O, prawie przegrałeś. Dlaczego? Nie, żartuję. A, myślałem, że coś się ten... Losuj zaklęcie. Dobra, mogę ten. O, fajne. Losuj te zaklęcia jeszcze. O, i co wybieram? Czy mogę mieć po prostu? Nie, no, dostajesz tyle, ile możesz mieć. A to za pokonanie no, tego, tak. Czy za co to było? Tak, za pokonanie tego potwora dostajesz maksymalną ilość zaklęć, ile możesz unieść. A ile mogę mieć? 3? 3. Ej, bo chyba mam 2 te samo, jak to pokazuje, jak mam 2 te same? 2... Masz 2 te same. No właśnie mam 2 tylko, jakby tego jednego nie... Poczekaj, no dobra, daj sobie idź. Poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę, nie chcę, bo jeszcze będę wymieniać. A nie, mam faktycznie 3, dobra, teraz nic nie widzę. Możesz wymieniać. Mogę wymieniać, cichutko. Dobra. Zamień trofea. Zamień trofea. A, trofea chcesz wymienić. Myślałem, że zaklęcie. Nie, masz 5 czy 7. To siłę, no jeszcze wymienić, masz równą wartość. Siłę? A mam. Dobra, siłę sobie wymienię. Dobra. Będziesz teraz potężny. Poczekaj, bo muszę to obliczyć. 6. 4. Nie, da radę. No da radę, ale po co? No tracę 1. Jednego punktu ci brakuje. Nie, no jak? Czekaj. No jak, to jest przecież 11. No 15. Jeden punkt nadmiaru, no. Jeden punkt nadmiaru. Zmieniaj. No kurwa, dobrze. Potężny. Kurde, ile ekspa. No. Tak jestem. Tylko do tej pory nie wygraliśmy żadnej walki. No. Tak? Tak, ja żadnej walki nie wygrałem Karigoda też, tylko że... Koniec tury, Paweł. Co? Koniec tury. A, koniec tury, dobrze, już. Ale jak inni się opieprzają, no to ten wpada w taką furię. Bladeusz, taki jestem, tutaj. Mówią na mnie Bladeusz, no, który wpada tam. W furię. A nie, iść tam nie przejdziesz, bo musisz strażnika pokonać. Strażnik ma 9 siły. Nic tu nie mam ciekawego, puszczę i pola. Iść na pola, zawsze jakaś karta. Iść na pola.